ponieważ miejsca zysku mamy, to mogę się z wami serdecznie przywitać. Cześć, tutaj VD, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie godzinę z Hori 3. Hori 3 to jest japoński niszczyciel czołgów, który został w ubiegłym roku dodany do gry. Nie miałem okazji grać niestety całą linią japońskich niszczycieli z tego względu, że wyekspiły mi się ze schematów właściwie same. Ale kupiłem sobie dziesiątkę, kilka bitew zagrałem, nie jakoś strasznie dużo też. Mam ich raptem 3, jak widzicie, więc szału nie ma. No ale spróbujemy sobie pograć tym czołgiem godzinę, ocenić go. Pokażę wam go przy okazji. Jest dobra okazja z tego względu, że jutro, czyli 10 stycznia wychodzą nowe japońskie czołgi ciężkie do gry. Z chłodzeniem armat. No i sobie pewnie będzie część z was wbijała, a my sobie dzisiaj zagramy tym Hori. Zaczniemy sobie omawianie tego pojazdu od armaty. 700 uszkodzeń na strzał, 900 na burzakach, 305 mm penetracji, 360 na goldzie. Oba pociski są pociskami przeciwpancernymi. Ma to swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że mają lepszą normalizację, tak zwaną drugiej, a minusem jest to, że no nie latają przeważnie tak szybko jak APCR-y. Średnie uszkodzenie 2700, celność 0,34 tej armaty, 2,5 sekundy czas skupiania. Celność jest ok, czas skupiania jest troszkę długi, ale powiedzmy, że jakoś to przeżyjemy. Zawsze jak bierzecie pod uwagę tutaj czas skupiania, to pamiętajcie o tym, że ogólnie... czy wypiję kilo na zdrowie? Żeby wypić. Pamiętajcie o tym, że patrzenie na to pod kątem samej liczby jest trochę niemiarodajne, bo na przykład na czołgach bezwieżowych, czyli takie jak jest Hori 3, to jest dużo bardziej upierdliwe i będziecie dużo częściej musieli skupiać przez to, że się obracacie czołgiem. Wtedy wam się ten celownik zupełnie rozwala. Nawet poprawianie jakieś, jak ktoś wam wyjeżdża za zakres waszej lufy i tak dalej, to po prostu tutaj ta wartość przeważnie jest... ma dużo większe znaczenie niż w czołgach wieżowych. O, tak powiem. No ale armatę mam omówioną. Armata jest z tego, co pamiętam z tych trzech bitew, jest całkiem w porządku, więc mam nadzieję, że uda się to pokazać. Czołg dysponuje 7 stopniami opuszczenia tej armaty, czyli też całkiem nieźle jak na czołg bezwieżowy, czy niszczyciel czołgów bezwieżowy. 2000 punktów wytrzymałości, bo to jest trochę taki japoński jak pancer S100. Tylko, że no trochę szybszy, ale za to ma trochę mniej pancerza mimo wszystko. Nawet konstrukcja jego jest podobna. Tutaj Japończycy też nie pomyśleli o tym, żeby dać jakąś pochyłość w tym miejscu, a pewnie by ona się trochę przydała. 300 mm pancerza, ale to sobie za chwilkę zobaczymy na tank z GG. Moc silnika 1075 koni, więc tak jak mówię, to 75 jest dołożone z turbo, no ale 1000 koni na taki czołg to jest całkiem przyzwoite. Prędkość podstawowa to jest 35 km na godzinę. Tutaj też mam turbo i mam modyfikację polową, którą zaraz zobaczycie. Ogólnie dość mobilny czołg, jeżeli jest pod tą mobilność zrobiony. Zasięg widzenia podstawowy. Chyba będzie to widać. Nie, tutaj już nie ma, ale to sobie możemy odjąć. W każdym razie nawet bez wentylacji, bez niczego można wymaksować, z tego co pamiętam, tą odległość widzenia. Więc nie powinno być z tym problemu. Wyposażenie, które ja tutaj mam, dosyłacz, celowanie i turbo. Nie wiem, czy to celowanie jest szczerze potrzebne. Zobaczymy, bo na drugim zestawie sobie zamiast tego celowania użyciłem punkty wytrzymałości, które współgrają ze slotem, który jest tutaj też wybrany. Na takie mniejsze mapy myślę, że celność na poziomie 0,31 nie będzie raczej większym problemem. To celowanie bardziej na takie większe mapy czy miejsca, gdzie będę bardziej z daleka strzelał, powinno się lepiej sprawdzać. W kamuflaż nie ma co inwestować, bo ten czołg jest wielki, jest kobyłą, więc nie ukryjecie go po strzale i tak lepiej mieć mobilność niż udawać, że będziecie tym grali na jakikolwiek kamuflaż. Załoga, jak widzicie tutaj załoga ma u mnie braterstwo broni oczywiście, wszystko do zasięgu widzenia, czyli zwiad i rozeznanie w sytuacji u radiooperatora. Dodatkowo naprawa będzie nieodzowna. Kamuflaż na jakimś dalszym etapie, tak, na początku bez sensu zupełnie. Oczywiście intuicja, która też się przydaje. Perki do na przykład snajper też będzie ok, czy jazda terenowa. No, najważniejsze dla was jest bija, czyli braterstwo broni, naprawa plus
perki do zasięgu widzenia i to jak robicie załogę od początku na tej linii, to to będzie istotne. Tak, ten zasięg widzenia tych niższych tierach będzie jeszcze bardziej istotny niż na tej dziesiątce, ale rozumiem, że jak robicie załogę, to będziecie szylinią całą linię, tak jakby. Modyfikacje polowe. Zrobiłem je przed chwilą, bo nie miałem żadnych wbitych, ale tak wstępnie powiedzmy, jeżeli coś mi przyjdzie do głowy, żeby coś zmienić, to będziemy kombinowali. Do wytrzymałości zawieszenia czołg się obraca dość szybko, więc tutaj nie będzie dać potrzebował modę na obracanie. Tutaj wziąłem sobie czas celowania, dlatego że on jest dość długi. Celność sama w sobie jest całkiem niezła, więc wziąłem sobie czas celowania na nim. Zasięg widzenia, dlatego że kamuflaż jest nic nie warty na tym czołgu. Tutaj tak samo maskowania moglibyście sobie dołożyć, ale tak jak mówię, bez sensu, więc lepiej mieć prędkość cofania lepszą, żeby wyjechać zza rogu, strzelić albo po strzale, szybciej się cofnąć, zjechać z jakiejś górki, schować się. To się będzie na pewno przydawało. I tutaj się wahałem na ostatnim, bo tu z jednej strony mamy prędkość jazdy w przód plus 4 km, a z drugiej mamy za to przeładowanie. I uznałem, że jednak mimo wszystko prędkość jazdy się zawsze przydaje, a przeładowanie niekoniecznie, bo bardzo często stoicie, czekacie i tak nie przeładowujecie, a poruszacie się cały czas tam i z powrotem. Ewentualnie nie brałbym tutaj nic na tym, no i z tego dodatkowego slotu wziąłem CHP-ki, dlatego że drugi wybór to jest zwiat, a tutaj z żadnych takich modułów nie korzystam, więc będzie to bez sensu. Dobra, tank z JG, zobaczymy sobie jeszcze schemat pancerza. Mamy to, tutaj jest ustawiony pocisk, który ma 300 mm, może ja wezmę, dam kolizyjny model, to będzie trochę lepiej widać, tak? Mamy 300 mm na górze, czyli to co mieliśmy wpisane w kajeciku, w garażu. Przednia płyta ma około 200 mm, więc tutaj trzeba jak najczęściej ją chować, bo tutaj nawet czołgi 8 tieru będą wam się w stanie z przodu wbić. Jeżeli będziecie kontowali tym pojazdem, no to też tutaj są te skosy, które mocno zbierają, więc jakieś kręcenie się takie, kombinowanie ok. Natomiast nie próbujcie robić jakiegoś sidescrapa, wyjeżdżać tyłem po to, żeby kogoś sprowokować do strzału, bo jeżeli zauważy, że tu was może przebić, to bez problemu was przebije. Ogólnie tym czołgiem najlepiej mieć po prostu kadłub schowany. Nie oszukujmy się, on jest na tyle słaby, że nie ma takiego ustawienia, w którym nie będzie was ktoś w stanie przebić, więc pamiętajcie o tym. Wychył działa na prawo i lewo 10 stopni raptem, więc też za dużo sobie z tym wychylaniem nie pokombinujecie. O, widzicie, to tylko tyle możecie wystawić. Więc lepiej czekać na pewniaka, aż ktoś wyjedzie i do niego wtedy strzelać. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, bo tak jak widzieliście, ja też nie mam tym czołgiem aż tak dużo bitew, więc też jestem ciekawy jak będzie szło. Zobaczymy sobie jakie mapy są zablokowane. Jest autostrada i jest piaszczysta rzeka. Dobra, mogą być takie. Odpalmy sobie rezerwę na załogę na przykład i na expa i idźmy zobaczyć, jak będzie szło. W ogóle, z czyjego to było? Kto to wybrał? A to Siupek sobie wybrał. Dobra, to Siupek sobie wybrał. Wielbiciel Jagody S100. A ponieważ z Jagodem już były chyba 2 albo 3 godziny nawet to zmienił na Hori 3. Więc zagramy sobie Hori 3 i zobaczymy, jak będzie szło. Piwo, a wypieszki na zdrowie. A już nie mam twojej systemówki, Grzegorz, wiesz? Mi się skończyła aniowa też, ale mam coś innego. Nie wiem, czy w lodówce coś mam. Dobry dzień, Klakocik. Siema, Ark. Dzień dobry. Komicznie wygląda ta rura. No, to prawda, że wygląda zabawnie. To pewnie jakieś działo okrętowe albo coś. Ale przy grillu, nie? Grill to ma taką smukłą tą rurę. Tam kaliber jest może podobny, ale rura jest smukła, a w tym ta rura jest strasznie wielka. Zobaczcie jak to się kręci, nie? Prawo-lewo. Raczej bez problemu, nie? Nawet jakbyście tego moda... Jak ten mod jest zrobiony, który zmniejsza mi niby prędkość obrotu, to nic to nie robi za bardzo. Siema Dark Shots. Czekamy na kolegę. To nie jest zbyt mądre, być może, z mojej strony. Ale myślałem, miałem wrażenie przez moment, że on może wjedzie jednak na górę.
Nie wiem, czy ja chcę tam podjeżdżać drogą. Tam tylko dwa czołgi nasze są. Super koń pojechał gdzieś nie wiadomo gdzie. O, 277 map, dobra. Cofniemy się, bo ja widzę, że tamta strona będzie przegrana. Patrzcie, tam jest 4-5 czołgów prawdopodobnie. U nas jest tylko 113 i 277. Patrz jak cofa w ogóle, 17 na godzinę. Armatę ma z Yamato, tak. Na pewno. Dobra, przełączyłem sobie na dwójkę, żeby mieć ekstra penę. No i dobra, pierwszego delikwenta mamy. No, EV go skasuje, czy nie? Ajajaj, mogłem bardziej w środek strzelać czołgu, nie? Z tej odległości to po tych weak spotach chyba nie warto aż tak bardzo celować. Lepiej po prostu w obrys strzelić czołgu w środek i liczyć na to, że gdzieś to trafi i przybije. 0-3, więc... Mój błąd. Zacząłem kombinować i się przestawiać. Jakbym się nie przestawiał, to prawdopodobnie miałbym na niego strzał. Tutaj raczej strzału nie będzie. Dwie VZ-y. Nic się cofnął. Może spróbujemy tam podjechać jednak. Trochę. Ta VZ-ta się cofa. Ciężko będzie nim grać na takich płaskich terenach z tego względu, że no on nie ma po prostu pancerza na kadłubie. Więc to będą ciężkie sprawy. Jeszcze chociaż te dwa strzały bym chciał zrobić. No, powinienem zrobić przynajmniej dwa strzały tutaj, jak sądzę. ...711, dzwoń się po Czesia. Halo Czesio. Oczywiście w amunicję strzał od razu. To są moje naprawki. Aha, jeszcze z naprawek. Polecam włożenie ogólnie na czołgach bezwieżowych dużych zestawów naprawczych, tak? Chodzi o czas naprawy. Duży zestaw naprawczy daje wam 10% szybszy czas naprawy zawieszenia. Znaczy wszystkiego, ale chodzi głównie o zawieszenie, po to, żeby trudniej było was zgąskować tak permanentnie, żebyście nie mogli zareagować, tak? To zawsze macie troszkę... Zawsze te kilkadziesiątych sekundy się tym zestawem naprawczym urywa z tego. I warto to robić. Dobra, docelowane do końca. 3000, baczcza wjeżdża na górę. I siódmy się cofnął. Wiecie, jakbym tu podjechał szybko, to może byłaby szansa tego baczata nawet tu wyfarmić jakoś. Wbrew pozorom. Nie zdążyłem tak szybko podjechać, niestety. No jakby to weszło, to by się wydało, że wszyscy sesekowie to cheaterzy, więc może lepiej, że tego strzału nie trafiłem akurat. Że zdążę docelować jeszcze ten moment. Lękajcie się. Najgorzej. Aha. No, to po mnie.
Niestety. To wszystko. Tak, grałem sobie moda po to, żeby było widać, jakie mam wyposażenie na czołga, bo często ludzie przychodzą na streama i pytają, a co masz na ten czołg założony, akurat co nim gram. I ja czasem nie pamiętam nawet, co dokładnie brałem. A tak to można sobie zobaczyć łatwo i dodatkowo jeszcze ja czasem przez to mogę inaczej zagrać, bo widzę, że mam na przykład CVS-a albo coś tam innego, czy optykę wziętą na czołgu i mi to daje pewną, bardzo dobry zawodnik, nie? Tym super koniem, więc to jest fajny nawet mod. Szkoda, że normalnie nie ma tego w grze, powinno to być. Wszystko fajnie, ale ten Tedek wygląda jak jeżdżąca Sławojka. No, nie jest to najładniej. Ogólnie ten design japońskich czołgów nie jest najlepszy, nie? Mówimy o tych Japończykach, tych typach wszystkich, tak? Do typa 5 Heavy, o tych Tedekach, to no nie wyglądają te pojazdy najładniej. Siema Marcinowski, dzień dobry. Cześć Diglhard. Okej, gdzie jedziemy? Gdzie możemy schować sobie kadło prostsze? Na pewno nie jedziemy tu. Zastanawiam się, czy tutaj nie podjechać gdzieś. Bo tutaj powinno się udać chyba znad tego strzelać. On jest dość wysoki ten czołg, on ma dość wysoko tą armatę, więc może będzie ok. Bo na przykład taki Fosz, no on ma nisko armatę, nie? To nie jesteście w stanie za bardzo znad przeszkód strzelać nim. A ten lufę ma dość wysoko umieszczoną. Chyba, żeby tu stanąć i zobaczyć, co nam to da. To jest ryzykowne bardzo. Lękajcie się. No właśnie. Niedobrze, chłop mi dał po prostu bez spota. Jestem tu w stanie strzelać? Nie jestem. Aha. O, ale tu jak dalej podjadę, to jestem. No i elegancko. Tylko Arta mnie tu będzie męczyła. Prawdopodobnie. No to trafiłem go, bo to wysoki czołg, nie? Isa 3, a to raczej nie zobaczę. Ale ese tu nie, jakby jeszcze wystawiła gdzieś łeb, to może pacnął. Dobra. Raczej będzie trzeba się stąd... Będzie się trzeba stąd wycofać. Jakoś czuję, że mnie ta T95 zaraz tu zaora. Może tutaj w ogóle ktoś stoi w tych krzakach, jakiś TD-czek. Nie wiem, gdzie tu są przestrzały. Może tu by był. Tu jakoś, ale chyba nie. No i co? Jaki jest plan? Teraz? A jedynie tu mogę podjechać. Lękajcie się. No, nasz karnawron nie wie, co się dzieje dookoła niego. Boż go tam będzie obrabiał. Chciałem mu gąskę zdjąć jeszcze, ale się nie udało. Aha. Co to 4. Może dobrze, że przestałem markować tego dzisiaj super konia, skoro takie bitwy zaczęły się teraz nagle. Bez etula w ogóle wjeżdża na plecy. Też nikt jej nie pilnuje. Aha, bo nasz lew jest tutaj. Nie no, fantastycznie.
To super sprawa w ogóle. Z takimi zawodnikami to aż miło grać. Lękajcie się. Z takimi zawodnikami to aż miło w jednej drużynce być. A szkoda. Najgorsze jest to, że ten T95 ma na mnie strzał stamtąd, jak patrzę z tyłu. Jezus Maria, co to jest za bitwa w ogóle? Dlaczego nikogo nie ma w tej bitwie? Gdzie są nasze 10 tiery? A, one już nie żyły, tak? Ten Fosz i 277. A, bo ten 277 to jest ten, co tu wyjechał. No to fantastyczne. Dobra bitwa. Może takie są dlatego, że właśnie przestałeś chyba tak. Hannes, chcę w to wierzyć. Ja, Piotr, dzień dobry. Cześć, Bestirk. Tak, chudemu psycha siadła? Nie wiem, no ja 2 godziny niecałe jestem. Może chudy wam tylko tak powiedział, że mu psycha siadła, a poszedł barman Celone oglądać, co? Słuchajcie. Może barman Celone poszedł oglądać. Gość. Zobaczcie, czy nie ma meczu barman Celone. Super. Gra. Pokażcie mi tego. A, to już kończy bitwę też, tak. Zestawy naprawcze? A po co? A komu to potrzebne dne? Komu zestawy naprawcze potrzebne dne? Nie ma co bym dawać kredytów. 3000 kredytów. Lękajcie się. Jak nie ma meczu, to w szafie w tej koszulce siedzi, mówisz? Czy Justyna mu pozwala spać w tej koszulce? Justyna, weź dzisiaj, wezmę dzisiaj ten, tej koszulce, co? Ciemy przemyśpię. No weź. Lękajcie się. Ale, mocny. Mocny promjet to. Misja ramowanko zrobiona. O, T44 z dużą lufą, no tak. Czego dobrego można się po takim ludziu spodziewać, kto gra dużym armatą na T-44, Matko Boska. Przecież on jej nie pierze, żeby kolorów nie straciła. A no tak. O tym nie pomyślałem, popatrz pan Hannes. Widzę, że pan Hannes to jest zawodowiec. Dobra, dzieciaczki. Next bitwa. Ile zrobiłem damage'u? Te 3 strzały mi weszły chociaż? 3 chyba tak. Resetę, obiekta i... I w Progetto, tak. 3 strzały. Proszę. Super bit. Pokażcie mi tego lwa. Dobry zawodnik. Dobry zawodnik. Same dobre zawodniki. Dobra, next. Kali mi się fajnie grało, nie? Tym TD-czkiem premium. O, nowa mapa. Tym TD-czkiem premium mi się całkiem fajnie grało, muszę przyznać. Z drugiej strony. Przecież im większa lufa, tym lepiej. Rozmiar ma znaczenie. Hashtag. Mało popularny. Nie. Jak to? Hashtag. Przykre, ale prawdziwe. Dobra, to co robimy? Jaki jest plan na tą bitwę? Podjedziemy tutaj na jeden strzał, zobaczymy. Może się kogoś uda złapać, a potem będziemy kombinować dalej. Mam nadzieję, że trochę mądrzejszą drużynkę dostanę tym razem. Szkoda, że ten jest 7 tu podjechał, trochę mi przeszkodził. Strzale, miałbym lepszy tutaj przeszczał.
Nice. O, już. Już będzie bombardowanie. Lękajcie się. Szkoda. A ja to nie bombardowałem, to samolot spada. O kurde. To ja nie wiem, działem. To samolot spada. Jest. Lękajcie się. Wow, nowa mapa. No, jeszcze jak. Miałbym strzał, może i wcześniej lepszy, ale niestety. I siódmy stara się zrobić wszystko, żebym tego strzału nie miał dobrego. Conway, Arta. No ja nie zauważyłem szczerze wcześniej, że tu jeżdżę, że tu podjeżdża. Kurczę. Ale nie fart, jeszcze zbiorę od niego. To nieźle. Okej. Dobra. Lękajcie się. Chramtonochami, pięcioletnia rocznica za nami. Sio! Z całego serca dziękuję Wiaderce za miło spędzony czas, za Wiaderce. Wszystkie filmy i za ciężką pracę. O, jak, gdzie jaka praca? Slimory nie pracują, gościu. To jest nieprawda. Slimory nie pracują, proszę tak nie pisać. Dziękuję bardzo serdecznie Chramtonochami za 5 lat subskrypcji, za drugi poziom suba również. Dużo dłużej przychodzisz niż te 5 lat, tak naprawdę, ale bardzo, bardzo dziękuję ci serdecznie za całą pomoc i za bycie moim ulubionym słowackim widzem. Prawdopodobnie tu zdechnę, coś mi się wydaje. Tak obstawiam niestety. Jezus, musiał mi kurwa tym ST2 zasłonić, nie? Okej, ale i tak ci wjadę w celownik. Bo kurwa czemu nie? Dobra. Dobrze, że dałem jeszcze taki głupi strzał. Tak naprawdę, szkoda. Jakie miłe słowa, pierwsze jakie tu zobaczyłem. Co za przypadek, bestii, że akurat jak ty jesteś na czacie, to nigdy nie ma tutaj miłych słów. Jak cię nie ma, to są. Dziwne, nie? Co, grałeś tym Charioterem? Nie, nie grałem. Zagram w czwartek tym nowym. Wiesz, będzie godzina z tym nowym. Ja jestem good boy, więc poczekam. Tak, teraz jest godzina z... Ała.
Ciebie, Luening, dzień dobry. Dzięki jeszcze gram to nogami raz. 6 do 6, no trochę nastrzelałem, ale... Może to ugramy, nie? Ciężko, powiem wam, jest znaleźć sobie takie idealne miejsce dla tego pojazdu. Bo strasznie dostaję w te boki, nie? Jak jesteście tylko delikatnie ustawieni bokiem do kogoś, to już macie problem na nim. Trzeba stać po prostu centralnie przodem. Zresztą te 300 mm na budówki, no to też nie jest taka wartość pancerza, która by powodowała, że jesteście nieprzebijalni, nie? No bo jednak 10 tiery na Goldzie mają przeważnie więcej trochę penetracja. Przynajmniej w okolicach tych 300 mm. Powiedzmy, że takie 50% czasem macie szansę na to, że odbijecie coś, ale... Jakiś fantastyczny ten czołg nie jest. Śmieszne jest to jego obracanie się. Takie szybkie, jazda dość szybka. Z tej raty też się fajnie strzela, szkoda tych strzałów na Conwayu. No ale cóż, siema Snuffy. Myślę, że ten Isiurem powinien jechać tak jak ST2 raczej, tamta ST2 od tyłu, a nie tu się wpychać jako czwarty do... ...do imprezy. 360 noskop na chory nim jest, ale na czy nim, co? Tak, co? Dobra, chyba damy radę. Chyba wygrają chłopy. Bez sensu ten strzał, bo podjechać i go w bok po prostu strzelić. Bez oddawać taki strzał z przodu. Ten auto aim w ogóle. Off topic. Ale moje kumy teraz idą drogą bohaterów SNP. Słowackie nowe powstanie. Idą na West, na Słowakię. Zajmie ponad miesiąc i przez góry jak poszli armię ruską w II wojnie światowej. Wszystko dokumentują na kanale YouTube. Śpią w lesie czasami na dedykowanych małych chatach w lesie. Tak? To wrzuć kanał. Dodaję linka do tego. Jak masz link do tego, to... To wrzuć na czat, bo może ktoś sobie poogląda. Taki bushcraft, tak? Tylko, że... idą przez Słowację, tak? Wiecie, na Słowacji, ogólnie na Słowację, takie przejście Słowacji wschód-zachód, to spoko, nie? Bo północ-południe to już trochę bez sensu. Ale teraz zaczęli w niedzielę, okej. Okay. Jest po słowacku, ja to rozumiem, to jest spoko. Dlatego wschód-zachód, rozumiem. A z takich akcji to ja miałem jakiś kolegę, który się interesował też właśnie rekonstrukcjami. Czy w dwóch właściwie miałem takich kolegów. Jeden się interesował rekonstrukcjami takimi amerykańskimi. Amerykańskimi w Wietnamie. A potem się bawił w Słowian i w Wikingów. Natomiast miałem drugiego, też takiego za 20 lat temu, który się bawił właśnie w rekonstrukcję niemieckich oddziałów i oni kiedyś w ogóle wpadli na taki szalony pomysł, że wchodzili na Mont Blanc chyba, bodajże, mam nadzieję, że nic nie mylę, ale wydaje mi się, że na Mont Blanc wchodzili, tylko że cały bajer polega na tym, najwyższy szczyt w Europie, tak? Cały bajer polega na tym, że oni wchodzili na niego, ale przy użyciu i w strojach z lat 40., tak? Czyli byli przebrani za takich niemieckich turystów i używali sprzętu takiego jak niemieccy turyści w tamtych latach, nie? Więc to było dość interesujące i właśnie to był ten taki, to była ta jego zajawka cała, nie? To widziałem z tego fotki, no niestety to nie były takie czasy. Bo to połowa lat 2000, powiedzmy. To nie były takie czasy, że tam jakoś to się nagrywało na YouTubie. YouTube'a jeszcze nie było właściwie. Ale fotki widziałem z tej zabawy ich.
Ten, co wygląda jak Kratos, to mój bardzo dobry kumpel. Wiesz, ja sobie włączę ten kanał. Tyle. Potem może zerkniemy. Dobra. Niemiecki turysta z karabinem, tak. Dobra, lecimy dalej. No dobra, tutaj może być weselej. Nie wiem, czy ja powinienem był na tamte bitwy brać sobie tego drugiego zestawu właściwie. Na te bitwy na bezpiecznej przystani. Pewnie tak trzeba było zrobić. Dobra, podjedziemy sobie w to miejsce. Krakocik, dziękuję bardzo serdecznie za trzeci miesiąc subskrypcji. Zdrówko twoje, wszystkiego dobrego. Zauważony, byłem tutaj inny temat. Zaaferowany byłem innym tematem. Dziękuję bardzo serdecznie za suba. Czy nowe Japońce startują z Chihe, tak? Chyba od 5 tieru są nowe Japończyki, tak mi się wydaje, ale wiesz co, Kromek nie chce cię wprowadzać w błąd. Więc możesz gdzieś tam na stronkę zerknąć, zobaczyć. Aha, że ludzie chodzą w lecie, a oni poszli w zimie ogólnie, że trudniej. No fajnie, no kurczę. Czemu nie? Mają czas, mają pieniądze na to. Dlaczego nie? Fajne zajęcie. Potem masz co wspominać, co pokazać, pochwalić się. Spoko. Dzidek, dziękuję za 19 miesięcy suba. Dzień, panie Dzidku. Dziękuję bardzo serdecznie za 19 miesięcy suba. Podjedziemy sobie w to miejsce. By się kolego nie zajmował całego tego krzaka, to byłoby fantastycznie w ogóle już. Mogłem strzelić. No mogłem. On chyba wyjedzie, coś mi się wydaje. Na gąskę. Dawaj, pacnij go chociaż. Gamoń. Gamoń. Za jaka nie przepadam za bezwieżowymi pojazdami w ogóle w tej grze, nie? Po prostu, kurde, nie lubię nimi grać, zwyczajnie. Lękajcie się. Mogłyby dla mnie nie istnieć te deczki. Albo mogłyby istnieć tylko po to, żebym je mógł farmić, ale nie grać nimi. Okej, okay, to takie strzały nie wchodziła, ten wszedł niosyć, że po tym daszku to jeszcze za 863 przy 700 obrażeń średnich, nie? Dzidek, dziękuję bardzo za 19 miesięcy. Jeszcze raz, prime'owych. Dziękuję za punkciki, za wsparcie i dziękuję wszystkim za punkty partner plusowe. Lękajcie się. Za gotikiem też nie przepadałeś. Co? Nie, ten gotik to ja trochę, zawsze mówię, że ja trochę tego tam tak dla jaj sobie, wiesz, hejtowałem tego gotika i się z niego naśmiewałem. Samo to, że zawsze lubiłem te słuchać te wszystkie przeróbki gotikowe i tak dalej, nie? To dla mnie to jest... Ta gra ma klimat i ma duszę, nie? Trzeba przyznać, że jeżeli o to chodzi, to ta gra naprawdę ma się czemu pochwalić. To nie jest taka gra, obok której przejdziesz totalnie obojętnie. Rozumiem, że nie wszystkim się musi podobać, ale nie można jej odmówić, że jednak ma swój styl i ciężko jej nie odróżnić od innych gier tego typu. Już was widzisz, tylko no. Smocze jajo? Jajo? Daj mi to jajo. Więc grało się to spoko, ale dzisiaj pisałem na Facebooku. Ta gra, szczerze, dla mnie ona była tak o 20 godzin w moim graniu, tak? Bo ja pierwszy raz grałem. Dla mnie tak o 20%, może nie o 20%, to źle powiem. O 1/3 trochę za długa ta gra była. W pewnym momencie, ta końcówka mi wynagrodziła to, ale w pewnym momencie zacząłem się trochę
Trochę mnie zaczęła nudzić ta gra. Lękajcie się. By się zbierał lak po goblinach od początku i byłyby trzy... No, to bym nie miał hajsu na wszystkie rzeczy. Co stoi i po prostu klikam czołgi przeciwnika. Taka zabawa. Nie wiem, dlaczego ten chłop tu F5 podjechał tak na blisko. To było totalnie bez sensu. Ja wiedział, że tu nic nie wyjedzie teraz. Może bym spróbował drapnąć kogoś tam z tyłu. Bo pewnie ktoś tam jest. Mówisz, że japońskim tedekiem, ale mówisz o... gram to nogami, mówisz o premce, czy o drzewkowym, czy o tym Hori? A ten co gram, okej. Okay. To ogólnie fajnie się tam gra, bo to jest takie... Znaczy, fajnie się gra jak na bezwieżowca, nie? Oczywiście. Bo jest taki dość ruchliwy, szybko jeździ, dobrze się obraca, więc... Gra się tym spoko nawet. Armatę też mam przyjemną. Na pewno jest on dużo bardziej dynamiczny i taki wszechstronny niż Jagdpanzer Estonia. Bo jednak Jagdpanzerem się gra dużo, dużo stateczniej. Z wielka kobyła powolna. Ten też jest wielki, ale za to porusza się dobrze. Dobra, będzie trzeba podjechać. Jest tu. Tam musi stać gdzieś. Przypuszczam, że tam stoi pod tym. Na końcu mapy. Coś tu. Bo coś takiego. Nie mam spota, więc o. Carta. To nie zdążę strzelić do niej nawet. A, może zdążę, bo nikogo nie było tak wysoko, nikt go nie widział przez to. Wszyscy byli nisko ustawieni. O, jest. Jest i centurion. Dobra. Jedziemy pod te 54 teraz. Jak na te swoje gabarety, to w ogóle jeździ nienaturalnie szybko. On jest nienaturalnie zwinny, jak na ten swój gabaryt. Ciekawe, za ile go przyramuje. Nie dowiemy się, niestety. Ale 5 koła, udarłem już. Czekaj, znerfią go. To nie jest jakiś OP, bez przesady. Ma swoje problemy, nie? Bo ten kadłub jest mięciutki i mówię, tak jak odwrócisz się delikatnie prawo-lewo od kogoś, to już masz problem. Na nim moim zdaniem istotne jest to, żeby nie stać nim całą bitwę w miejscu, tylko korzystać po prostu z tej jego mobilności. To jest kluczowe i istotne. Można sobie gdzieś tam na początku stanąć tak, żeby mieć przestrzeń, tak jak w tej bitwie, to jest dobry przykład na to, że stajecie tak, żeby pomagać, żeby cały czas mieć bicie i tak dalej, a potem jak już sytuacja na to pozwala, to po prostu ciśniecie do przodu i korzystacie z tego, że mogłem poczekać do końca, ładnie docelować, tym bardziej, że on się cofa. Tutaj korzystacie z jego mobilności, że zdążycie dojechać do przeciwników i coś tam porobić, nie? Szkoda tego jednego strzału. Myślałem, że się chowa za domek już, dlatego strzeliłem, nie docelowując, no ale trudno. Życie. Czekaj, znerfią go.
Nie. Mówisz, że dopiero trzech ludzi to zrobiło, to przejście Słowacji wschód-zachód na ten. Ile Słowacja ma tak od wschodu do zachodu? Z 400 kilometrów? Będzie miała? Pewnie tak. Pewnie nie idą prostą linią, tylko trochę tam skręcają. Ale myślę, że pewnie tyle. Wiesz, ile to kilometrów ma być, gdy tam to nogami? Ile i tam będą szli? O Boże, ta mapa to jest. Tutaj sobie na pewno wzięłem te HP-ki. Tutaj sobie ten drugi zestaw wrzucimy. Dobra. 2200 punktów wytrzymałości. Podjedziemy sobie bardzo szybko tutaj, w te krzaki. Może się uda komuś na przejeździe machnąć. A potem zobaczymy, gdzie można skrócić, podjechać. Z Ostrowca do Częstochowy na klęczkach też można, no, wiesz. Wszystko można. Hannes. Ze Śląska do Warszawy na palenie opon pod Sejmem też można. Na kolana, znaczy co? Jak na przodku, jak jest niski chodnik. Żebym miał tutaj kolegę z... Spota. Co go FV zgasił? Co se chłop pograł? Se poszczylął. Fajnie, nie? Stąd mnie czołg świeci, niestety. A może zaraz tego striwa tutaj pacnie. O, nice. Idealnie. Najpierw FV zgasił peczkę. Teraz ja podpaliłem striwa. Okej, okay. Spoko. RMG mnie lubi. Muszę uważać w takim razie, jak on tam stoi, bo mogą być naprawdę duże problemy. Jeśli on stanie, wyceluje, to może mnie na strzał też machnąć. Czy na strzał może nie mam 2200 HP, ale no dużo mi nie zostanie wtedy na pewno. Chociaż spróbujemy się tutaj ustawić jakoś. Nie będę ryzykował, nie? Bo on spoza zasięgu spota strzelał. Siema Zordwen, dzień dobry. Jaka to jest polityka? To jest happening. Siema Albi Beck. Taka nowa świecka tradycja. Palenie opon przez górników. Nie, no już dawno tego nie ma, ale kiedyś to co roku było przecież. Taka jak Barburka na przykład. To takie święto górnicze. Lękajcie się. Będzie śmiesznie, jak ten FV tam stoi i czeka na mnie. Karta go zdejmie, co? Pewnie. Niepotrzebnie jadę za nim. O, niestety. Pojechałem, stracę tylko czas. Tak to może bym ISA 4 jeszcze machnął, a tak to już nie zrobię w tej bitwie nic. 12 do 2. Fantastyczna bitwa. Może w ogóle jest ten filmik, co pokazuje, czy ta strona internetowa, która podsumowuje wasze dokonania World of Tanks z ostatniego roku. Napiszcie w komentarzach, jak ktoś dotrwał do tego momentu. Ile minut trwa wasza tam i sekund najkrótsza bitwa, bo tam jest taka statystyka właśnie. Ile trwała najkrótsza bitwa wasza, zwycięska bitwa najkrótsza w ubiegłym roku. Moje było chyba 2 minuty 30 sekund, czy takiego. 2 minuty z hakiem w każdym razie. Widziałem ludzi, co mieli po, tak, niedużo, nie ponad 1 minutę.
Nie zainstalowałeś tego moda? Miałem tego moda tomato GG, ale dawno go nie aktualizowałem, więc może nie działa. Kiedyś go zainstalowałem. Green Eyes. Ale w 1.15 na przykład, żeby wygrać, to kurczę, to musiała być bitwa spotkaniowa, mam wrażenie. Bitwa spotkaniowa zakończona kapem szybkim. 1.14. Nieźle. Jak nie działa, to może ten. To sobie zapiszę, może jutro urzucę nowy. Zapisałem sobie. Dobra. Tutaj też bierzemy hapeki. I mam ochotę się zatrzymać tutaj na początku, podjechać, zobaczyć, bo tutaj i tak nie będę w stanie grać, nie? Ewentualnie mogę tu stając z tyłu próbować na dół strzelać, ale to może się różnie udawać. Więc chyba sobie podjadę tu i spróbuję na środek strzelić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy będą jakieś spoty, czy niekoniecznie. Chyba nie, bo nasze dwa lighty chyba idą na tamtą stronę. Dobra, to podjedźmy tutaj. Skorzystajmy z mojej prędkości dużej. Może nam się uda kogoś machnąć na przeje... A KPZ w ogóle pojechał, tak? Okay. Drzewo się już przewaliło. Chyba jednak tam było lepiej jechać. No i co, ten czołg stąd nie będzie strzelał? Prawda, nie odda strzału? Tutaj mi przeszkadza ten... Tortoise. W ogóle jakim cudem Tortoise tu był w stanie dojechać? Przecież ten pojazd nie jeździ w ogóle. Jak ten Tortoise przejechał, nie został w ogóle zaświecony przez nasze czołgi? To ja tego nie rozumiem. To jest dla mnie niesamowite. Jak Tortoise? T-62 będzie do bicia może. No, widziałem koteczka przez moment. No nie, wydawało mi się. Tu podjechał, gdzie jest Maus, tam miałbym bicie. Albo ewentualnie tutaj, gdzie jest Jagoda. Mam nadzieję, że mnie nie widział. Zostaniemy tak, żeby zminimalizować szansę na to, że mnie pacnie. To drzewko może go zasłonić. Dobra, podjedźmy tak. Okej. Okay. To jest tu dojechał, to jest nieprawdopodobne wręcz. Straszna patologia. A teraz tu powinienem stać, to miałbym strzał na to T62, na tego Leoparda. To jest problem trochę z tego typu czołgami, że kurczę, ciężko czasem przewidzieć, jak się ta bitwa będzie toczyła. Ktoś ustawiasz się na jeden przestrzał, liczysz, że postrzelasz i tak dalej, a potem się okazuje, że tam czołgi nie przyjechały. No ale to, powiedzmy, to dotyczy wszystkich czołgów jednak w tej grze. Każdym czołgiem można pojechać w złą miejscówkę, nie mieć przestrzału. Tutaj jak się schowam, to będę miał przynajmniej schowany kadłub. Że weszło, ale problem jest taki, że tu już mi przyjechało. Lękajcie się. Przyjechało towarzystwo. No to będą problemy.
bo nie wyjadę, bo mnie cię obijali. Trochę ja się sam zapędziłem, znaczy nawet nie trochę, tylko bardzo się sam zapędziłem w to miejsce złe. To jest ten tortoise. Ojej. Dobra. Moja wina, nie? Niepotrzebnie się cofnąłem chyba. Źle to oceniłem zupełnie. Trzeba było jechać do przodu, do tych czołgów i stąd na przykład stanąć i strzelać, ale... No. Dobra, mój błąd. Zdawiam się 290 tysięcy expa na Fosza 150... Jak na Fosza 155? Fosz 155 jest tylko dostępny za obligacje chyba, nie? Teraz, tak? Dobrze mówię? Na Fosza 100... Fosza B chyba, tak? O, podobili mi, ale to ten... Moja wina trochę, nie? Bo chciałem tutaj się ustawić, żeby do tych na środku strzelać, a tam już zielone padło w tym czasie, więc... No i to jeszcze, nasi to jeszcze mogą wygrać, ale kluczowe jest to, czy się czołgi cofną i to ogarną, bo to jest najważniejsze. Jak tego nie ogarną tutaj pleców, to pomału będziemy farmieni. Też Super Coin ma dobrą pozycję tutaj, więc może ich sam utrzyma nawet. Właściwie, jak tak patrzę. Miejscówkę ma niezłą. A ci się czemu przepychają? Nie powinni nasi pchać na siłę. Tak jak mówię, cofnąć się i spróbować ogarnąć tyły najpierw. Lękajcie się. Twoja najszybsza wygrana to 2.18. Nie, to nie... U mnie internet ok. 2.18 to szybko też. Jak mu... A, dobra, już miałem mówić, że jak mu to tutaj pokryją, to ten super koń może tu długo naprawdę wytrzymać, ale już nikt mu nie pomoże w tym momencie, więc... Po zawodach. To tyle. Tyle w tej bitwie. W ogóle, a myślę, że to FV przez moment. Baton de Tank. To jest dopiero. Nikt normalnie nie jeździ z tymi czołgami, nie? Zauważyliście, że Patton the Tank stał się z automatu takim pojazdem jak AFACE albo Char Futur. Czyli przeważnie spotyka się na nich gamoni strasznych. Przecież akurat AFACE i Char Futur są dobrymi maszynami, a Patton the Tank no jest jaki jest. Są lepsze czołgi niż Patton the Tank. Hurry 1. Lękajcie się. Na zgodłobiedzie. A, wyjechał z tej strony. I zdążył go kliknąć nawet. Mój rekord zwycięstw pod rząd to 14, mój 21. To jest to, co ostatnio z chudnym graliśmy. Pluton obiektami 752 i się udało 21 bitew wygrać z rzędu. Szkoda, że nie da... Dziwne, że nie dali największej liczby porażek z rzędu, nie? To by było ciekawe. Może byłoby zweryfikować przynajmniej to gadanie. Wszystkie, co potrafią przerywać po 40 albo więcej bitew niby. Dobra, 9 minut. Może jeszcze jakąś taką porządną się uda. O kurde. To taka średnia mapa, bym powiedział. Nie będę brał HP, zostawię sobie celowanie. Spróbujemy się tu jakoś ustawić tak, żeby pomagać, ale... Ogólnie dla takich czołgów to nie jest jakaś super mapa. Chcę to sprawdzić. Jak wejdziesz do gry, to po lewej stronie masz takie podsumowanie... Podsumowanie 2023 roku. Jak tam jak klikniesz, to cię przeniesie na stronę internetową, gdzie masz to podsumowanie. Po co się obracać tym czołgiem, skoro on tak szybko jedzie do tyłu, nie?
Boom. O, jest siódmy. Co zagrał w ogóle? To jest wredne zagranie z jego strony. Bardzo. Mogłem tego walnąć Emila, chociaż może i nie. No, będą problemy przez tego ISE siódmego i to duże. Będą problemy i to duże. Dobra, ale jakby ktoś zadawał im obrażenia oprócz mnie, też by było łatwiej na pewno. Ups. Nie wiem, kto mnie spotnął. Ale to niedobrze. A nasz 2, 6, 8. No dobra, ale kurczę, nie ma opuszczenia działa też za bardzo, więc. Jestem to w stanie zrozumieć. A dwójkę sobie załadujemy. Może po tej wieży go będzie można jakoś tam pacnąć. Ewentualnie. Szybka bitwa się szykuje. Bra, jednego skasujmy. A w co on strzelił tym wutekiem? Czy ta peska poleciała tu gdzieś pomiędzy tymi czołgami w ogóle? Co to było strzelone w ogóle? Dobra, póki jest na to czas, to ja stąd zamykam. Bo jeszcze, to jest ostatni moment, jak ten 7 by tu wyjechał, to żeby było po zawodach, a tak to jeszcze zdążyłem. Tak mi pewnie da w plecy, ale to nic. To nic. Najgorsze, że ten nasz wutek dał się zramować, jak głupek. Bo tak to by może, bo tak to by ten is musiał do niego jeszcze ze dwa razy strzelić. Z czym dałby mi czas na to, żebym ja strzelił. Ale wutek oczywiście stał jak gamoń. Dał mu się po prostu zramować. Bez sensu, no ale dobra. Nie zebrałem nic. Porobiłem go. Jest okej. Okay. Lepiej byłoby do góry wyjechać teraz. Jednak. I skrócić im troszkę. Lękajcie się. Ja pierdzielę. Za ile? Dobra. 4-9, aha, czyli tamta strona też przegrała. Fajne takie bitwy są. Fajna taka rzeźba. Wiecie w czym? W brązie. Rzeźba w brązie. Tak naprawdę to już było prawie pewne, że przegraliśmy. Od początku tej bitwy mieliśmy nieduże szanse, ale mimo wszystko jakieś te szanse były. Jakby druga strona ogarnęła, bo wtedy jeszcze... Tak właściwie jakby patrzeć, to z tej strony my żeśmy nie przegrali, nie? To udało się to ogarnąć nawet. O dziwo. Te czołgi nam tu właściwie nie przejechały żadne. Lękajcie się. Jeszcze dostał. O, zaraz mi pewnie Emil. O, dobra. Przespałem. Niestety. O ile tam będzie? 6,5? Bo w tą Skodę weszło. To 6,5 pewnie siadło. 3 minuty rezerwy. Gramy jeszcze jedną. Alkomat. O co? 0-0-0.
6700 nawet, no to. To nieźle, ten wutek zrobił 92 damage'u. 47% mi ratio. Liga Obrony Kraju, Matko Boska. Błagam cię, żeby tacy ludzie nas nie bronili. Proszę. Dobra, to zagrajmy jeszcze jedną bitwę. Nie odbierajmy szansy na zobaczenie tego wspaniałego czołgu w jeszcze jednej bitwie wam. Będziemy mieli go z głowy. No jak go oceniacie? Tak ogólnie? Przyjemnie się z tego strzela, mówię. Bardzo fajna ma mobilność, więc można dojechać, można uciec nim też. Ci jacy będą bronić, inni uciekną w pierwszych dniu wojny. Wziąłem sobie hapeki na tą bitwę. Czy wygrał jakąś bitwę? Tak, było, bo na Murowance wygrałem chyba bitwę. I chyba wygraliśmy też bitwę na... Na tym, na... Bezpiecznej przystani jedną. Dwie na pewno są wygrane. Ja nie jestem taki zły, na jakiego wyglądam. Prawda? Ale i tak nikt mi w to nie wierzy, więc wiesz... Pojedziemy sobie w prawo tutaj. Spróbujemy, może ktoś wystawi ryje, kto mu dostanie w Nohala. Być może. Dlaczego dla matek karających pierwszym wędkarzy czołg, o co chodzi? Okej. Okej. Wow, to naprawdę i tak będziesz grał tym... Cofnij się, błagam cię. Cofnij się tym czołgiem. Lękajcie się. Potem ludzie się zastanawiają często, w jaki sposób dochodzi do tego, że ktoś ma na przykład... Ogólnie, tak statystycznie, 49% mi ratio, tak? Każdy powinien mieć w tej gierce. Natomiast są takie ewenementy, jak na przykład ten, który miał 41% przed chwilą. Gdzie się zastanawiam, jak to możliwe? No właśnie, to jest możliwe dlatego, że nie dość, że nie robicie jakby swojego damage'u w bitwach, to jeszcze przeszkadzacie innym w grze. To powoduje, że potem macie po 41% win ratio. Właśnie. Tak to działa. Tak to działa. A mamy 60%, bo cheatujemy. No, proste. Ostatnio komentarz znowu czytałem. Ktoś skomentował godzinę z Patonem the Tankiem, że... O! Widać, że... komunikacyjni kontrybutorzy to muszą wszystko wygrywać, żeby wmówić ludziom, że ten Paton the Tank to dobry czołg. Fajnie sobie bokiem powyjeżdżałeś. Szkoda trochę HP, ale co tam? Już mają proste życie. Proste wytłumaczenia na wszystko, nie? Lękajcie się. Na pewno ustawione bitewki. Nie to, że może ten czołg wcale nie jest taki zły. Szkoda, że będę bity teraz. Strasznie. Przez tego E50, który sobie za darmo tu podjechał. Najgorsze jest to, że nie mogę podjechać tutaj bliżej, nigdzie, bo... do niego, bo mnie te czołgi z tyłu, które ma, wyklepią, więc... Ogólnie mam problem.
To spory. On jeszcze tam 430 naszą poduje, tak? Świetnie. Nie mogę zjechać i się ulać na niego czy coś, bo po prostu... Po prostu nie. Bo z tyłu ta kobra pewnie tam... Aha, tutaj też w ogóle ten UDES został zniszczony. Też sobie fajnie pograł. Nie no, fantastyczna bitwa. Zara się żeżygam. Oni raczej nie wyjadą, tu jest za dużo czołgów. Tu jest za dużo czołgów. Więc oni raczej nie wyjadą. Od pół... Aha. O, fajnie, to czariotem. A jak zrobię dwa strzały w tej bitwie, to będzie dobrze. Nie chciałem walić na pałę do niego. No to trochę bez sensu. Dobra. Odbiłem za 750, więc chociaż tyle, ale... Ma w ogóle małą armatę. Nie wszyscy jadą tutaj. Zrobię jeden strzał w tej bitwie. Jeden strzał, a potem garaż. Nawet nie. Nawet nie! Nawet nie! Będzie za zero, czy nie? Czy mnie nie zdążą skasować? Yes! Szaleństwo! Szaleństwo! Są trzy strzały, ale jestem dobry w giereczkę. Lagi się znowu zaczęły. Fantastyczny serwer World Gamingu, polecam. Top damage, 2000, nie? Jakbym jeszcze jeden zdobył, to już w ogóle byłoby ekstaza i szaleństwo. Znowu, fantastyczny bit. Najbardziej mi się podoba ten kolega, nie? Ten kolega, który tutaj... UDES-em przyjechał w to miejsce, po czym dał się wyklepać tym wszystkim czołgom. To jest fantastyczne. Zaraz pominę kwestię tego południa, gdzie mieliśmy dwa razy więcej czołgów od nich, a i tak przegraliśmy. Poszedłem z kąpem do sklepu, wziąłem sobie 0,7 whisky, a ten pakuje jedno piwo, drugie, trzecie, siódme, ósme. Pytam go w końcu, ty, a ty to chcesz się nawalić, czy utopić? Siema nazwy. Dzień dobry. Tego nie grasz dziś? Nie no, super, koniem mi szło super, hehe. Akurat. Nie mogę narzekać. Zresztą, ja dzisiaj jakiś straszny gier nie gram, nawet tym czołgiem, nie? Powiedzmy, że... Tutaj mogło być trochę lepiej w tej bitwie. Te dwa strzały to była lekka patologia z mojej strony, ale... Ogólnie nie jest najgorzej. O co command z wotem premium? Usuwa 0-2 kadencji z twojego teamu. Jeśli tak, to kupię. Wod plus znaczy się. Chciałbyś, nie? Chciałbyś, żeby tak było. Ale to wtedy by ciebie też musiało... Że co? Wolno być, nie miałem dla nowych widzów. Nie no, wod plus daje ci jedno miejsce dodatkowe... jedno dodatkowe miejsce do zablokowania mapy. Czyli możesz trzy mapy zablokować zamiast dwóch. Daje ci takie jakby pasywne szkolenie załogi. Zresztą to nie jest jakoś dużo, no ale powiedzmy w ciągu roku można sobie taką załogę wyszkolić czteroperkową. Dodatkowo daje ci też... Chyba teraz jak się logujesz codziennie, to dostajesz jakieś też bajery tam, jakieś rezerwy osobiste czy coś, tak? Takie jakby skrzynki się otwiera, czy jakoś tak to wygląda, nie wiem, bo nie mam WOT Plusa. I moduły możesz zwykłe zdejmować bez płacenia z goldem albo zestawami demontażowymi i coś jeszcze. I jeszcze misje na golda, tak? Codzienne. Więc jest tego trochę, jest trochę bajerów, ale ja osobiście nie używam, bo golda mam,
modułów nie mam potrzeby zdejmować z czołgu, bo raczej tego nie robię. Jak już gdzieś są rzucone moduły, to rzadko coś tam zmieniam. No, ogólnie tak. Chyba najbardziej opłacalną rzeczą są te trzy mapy do zablokowania w tym wszystkim. Dobra. Dziękuję bardzo, Bretonik, serdecznie za rajdę. Witam wszystkich od Bretonika. Podsumujmy sobie godzinę, którą zagrałem z Hori 3. 8 bitew. 3 wygrane tylko niestety, ale za to nastrzelałem prawie 3400 średnich uszkodzeń, więc całkiem przyzwoicie, jak na bezwieżowca. Czołg jest, tak jak widzicie, w porządku. Nie jest jakąś rewelacją, ma swoje mankamenty, natomiast granie im jest dość przyjemne jak na pojazd bezwieżowy. Tak jak mówię, nie wypowiem się o całej linii i wszystkich pojazdach, bo nie grałem nimi, bo kupiłem dziesiątkę, od razu miałem wybadane przez schematy, wszystko samo się wybadało właściwie, więc nie wiem. Natomiast docelowo ten pojazd całkiem fajny. Można nim się przyjemnie pobawić, więc jeżeli wam się podobała ta godzina z, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie sobie suba na kanale, co bardzo pomaga mnie w rozwoju tego kanału i docierają do jak największej liczby nowych osób. No i wpadajcie na streamy praktycznie codziennie, oprócz niedzieli, po godzinie 17, a czasem trochę wcześniej. Do zobaczenia, trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.